Jeśli oglądaliście Dzwonnika z Notre Dame w wersji Disneya i nie widzieliście innej, albo nie czytaliście książki, ba, nawet nie wiedzieliście o książce, którą napisał Victor Hugo o zacnym tytule Katedra Maryi Panny, tudzież później już często tłumaczonej jako Dzwonnik z Notre Dame, żeby ludzie wiedzieli, co mają przeczytać, to ten odcinek jest dla Was. Ale, moi drodzy, jeśli już o tym słyszeliście i już coś wiecie i ktoś Wam powiedział, że to okrutna Esmeralda namówiła Dzwonnika do zabicia Frollo, albo że Frollo taki biedny był, no to, moi drodzy, możecie się bardzo zdziwić. Zapraszam na ten odcinek. Dzień dobry, witam Was na kanale Zaburzenia Fikcji, tudzież zmienię tą w końcu nazwę może na Betty in the Wonderland, ale to nie jest tematem dzisiejszego odcinka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o katedrze Notre Dame, a właściwie o dzwonniku z Notre Dame. Jednak kiedy zaczęłam pisać ten odcinek i go kończyłam, to niestety praktycznie dzień później usłyszałam o ogromnej tragedii, że Notre Dame płonie. Poczułam się jak w jakimś sennym koszmarze, ponieważ tak jak na obronie mojej pracy magisterskiej były 3 osoby i 2 z nich już 3 lata od mojej obrony były świętej pamięci, jak to się mówi, tak kończąc pisanie tego odcinka, dowiaduję się, że wydarzyła się tak ogromna tragedia. Dlatego mój pogląd na to, co mam Wam do powiedzenia, też troszeczkę się w międzyczasie zmienił. Jeśli chodzi o samą katedrę, to wszyscy już chyba wiecie, że jest to jedna z takich największych, najwspanialszych i bardzo docenianych nie tylko w Europie, ale i na świecie katedr. Budowano ją niemalże 180 lat z różnymi tam przerwami, zmianami koncepcji i tak dalej. I jakby sama historia katedry jest sama w sobie bardzo fascynująca. A Victor Hugo również pisał książkę pod wpływem prac odnowy katedry, ponieważ nie do końca zgadzał mu się styl, który miał się w katedrze pojawić i tak dalej. Ale o tym w dalszej części odcinka. No właśnie, zaczniemy od Victora Marie Hugo, który żył w latach 1802-1885. Był to francuski poeta, dramaturg i polityk. Był czołowym przedstawicielem romantyzmu francuskiego. Na temat jego przodków w literaturze panuje spory chaos i wiele fałszywych informacji, ponieważ sam Victor Hugo do tego doprowadził, kiedy jego żona spisywała pierwsze wspomnienia do jego biografii. Wiecie, tak sobie troszeczkę podkoloryzował swoją historię. Jeśli chodzi o samego Hugo, mimo że jego biografia była naprawdę ciekawa, muszę Wam przyznać, że jakoś tak sam w sobie mnie nie zainteresował, ale z takich ciekawostek, co warto wiedzieć, Victor Hugo bardzo cierpiał z powodu zdrady swojej żony z rudym brzdalem. Chociaż sam później, właśnie później miał wiele kochanek, ale 2 z nich na tym tle się wyróżniały, między innymi aktorka, a bardziej wtedy kurtyzana Juliette Drouet. Nie wiem, czy to dobrze wypowiadam i powiem szczerze, że po prostu Wam napiszę. I warto wiedzieć, że ten romans trwał ponad 50 lat właściwie do śmierci obojga i jakby początkowo wyniknął najprawdopodobniej z tego, że właśnie Victor Hugo, zdradzony przez żonę, bujając się do teatru, widział tą młodą aktoreczkę, która, mówię, więcej talentów kurtyzan niż aktorki miała, no ale tak sobie chodził, aż w końcu stwierdził, że w sumie jego katolickie i takie twarde poglądy mogą ulec lekkiej zmianie. Wymagał od kobiety wierności i faktycznie ona mu była wierna, ale czy on był jej wierny? No cóż, moi Państwo, podwójne standardy to nic nowego, także miał również kochanką Leonie Dianet, jakkolwiek to się wypowiada, która była mężatką, a związek z nią był sensacją kroniki towarzyskiej w 1845 roku. Sam Hugo był miłośnikiem haszyszu i utalentowanym rysownikiem. Eugène de la Rorix stwierdził, że mógłby przebić wielu malarzy, jeśli poświęciłby się właśnie tej sztuce. Tworzył często nago. Ale nie tworzył nago, bo był aż takim perwertem, jakbyśmy to teraz sobie chcieli powiedzieć. Po prostu, jeśli był ubrany, często nie mógł ulec pokusie, żeby wyjść, ponieważ bardzo lubił spędzać czas
w ogóle w towarzystwie ludzkim po prostu, więc gdy ogarniała go taka prawdziwa wena, wiecie, to prosił swojego służącego, aby ten ukrył jego ubranie. A teraz taki troszeczkę wątek historyczny, znaczy historyczny, jeśli chodzi o samego Quasimodo, ponieważ z zapisków galerii Tate Britain wynika, że Quasimodo mógł mieć swój historyczny prototyp. Według relacji Anglika Henry'ego Simpsona był to kamieniarz i rzeźbiarz zatrudniony w Notre Dame w latach 20. XIX wieku przy restauracji świątyni na modłę neoklasyczną. W swoich notatkach Simpson opisuje garbatego rzeźbiarza pracującego na zlecenie francuskiego rządu, który trzymał się na uboczu i nie przepadał za towarzystwem swoich kolegów, taki wiecie, odludek to był, więc jeśli ktoś dla niego robił obróbkę kamienia czy coś, to się z nim widział jak musiał. Publikacja Almanach de Paris 1833 roku, będąca spisem osób wykonujących różne zawody, wymienia rzeźbiarza Traina z dzielnicy Saint-Germain-des-Prés, gdzie mieszkał właśnie Victor Hugo. A jeśli mowa właśnie o katedrze Najświętszej Maryi Panny, czyli Notre Dame de Paris, wydanej w 1831 roku, znanej w Polsce jako dzwonnik z Notre Dame, o czym już Wam też mówiłam, osadzonej w czasach późnego średniowiecza, sam autor określał ją jako obraz XV-wiecznego Paryża i całego XV wieku przez pryzmat tego miasta. Samą osią powieści jest wątek miłosny archidiakona Klaudiusza Frollo do Esmeraldy. O ile można to nazwać wątkiem miłosnym, bo moi drodzy, jeśli chodzi o to, co Frollo nazywał miłością, to wiele mam do powiedzenia na ten temat. Moi drodzy, powieść ta porusza nietypowe jak na tamte czasy problemy, ponieważ porusza temat m.in. zgubnego pożądania i tolerancji. Jeśli myślicie, że teraz ten temat jest tak szafowany, to Victor Hugo był pierwszy. Nie ma nic białego ani czarnego. Są odcienie szarości. I podobnoż Frolla można zrozumieć, budzi on nawet współczucie, tudzież sympatię. Znaczy, wiecie, jeśli budzą Waszą sympatię niedoszli gwałciciele, to jest Wasz problem i to się leczy. Katedra Maryi Panny jest utworem, który bierze właśnie w obronę osoby odrzucone w społeczeństwie, wyrzucone na totalny margines społeczny. Taki, wiecie, odrażający Quasimodo to praktycznie archetyp dobrego dzikusa i nie dajcie się zwieść temu, jak ludzkim okiem, a właściwie nieludzkim okiem patrzyła Esmeralda na Quasimodo, jeśli chodzi o bajkę. Quasimodo w powieści budzi jakąś tam odrazę Esmeraldy i strach. Ale z tym ona właśnie wygrywa na rzecz widzenia w nim człowieka. Inspiracją do napisania tego dzieła dla autora miało być odnalezienie greckiego napisu, który tłumaczy się jako przeznaczenie. Na ścianie katedry Notre Dame był on wyryty i to miało wzbudzić w pisarzu taką, wiecie, chęć do tworzenia. W powieści znajdujemy liczne opisy wyglądu Paryża, budowli, wiecie, tak jak fani Tolkiena kochają te opisy świecącego światła między trawami przez 50 stron, tak mnie po prostu mordowały te opisy katedry, ale przyznam, że ostatnia tragedia wzbudziła we mnie tak silne emocje, czego się sama po sobie nie spodziewałam, że postanowiłam Katedrę Maryi Panny przeczytać jeszcze raz. I faktycznie dać serce i uwagę tym opisom. Także wiecie, tylko krowa nie zmienia zdania, moi drodzy. Dla mnie na razie było to nudne i ciężkie, ale wiem, jaki kunszt w tych opisach był i faktycznie będzie dane, mam nadzieję, mi je ponownie docenić. Jak już wcześniej wspomniałam, Victor Hugo miał gorącą krew, dlatego jego młodzieńcza fascynacja kulturą Hiszpanii sprawiła, że oparł wątek miłosny na modelu Tres Para Una, czyli trzech mężczyzn kochających jedną kobietę. Zdaniem niektórych badaczy postać archidiakona Frolla była właśnie oparta na osobie wikariusza Notre Dame, księdza Oegarra, który był mistykiem i uczonym, autorem prac z zakresu symboliki. Ale co go łączyło z Frollem? Otóż pewnego dnia wystąpił on z kościoła katolickiego. Hugo nie chciałby, by jego powieść została potraktowana jako historyczna. Jest to powieść dramatyczna, w której bohaterowie mają wyrażać ideę, a nie odznaczać się skomplikowaną psychologią. Postacie utworu były często krytykowane za schematyzm i taki właśnie, wiecie, brak żywotności. A mimo to powieść została bardzo dobrze przyjęta za wysoki poziom językowy i stylistyczny, niespotykane dotąd cechy poetyckie i dramatyczne. Hugo zmienił w ogóle formułę powieści historycznej, czyniąc lud Paryża i jego zwyczaje głównym bohaterem powieści oraz
przynosząc w średniowiecze współczesne problemy, między innymi alienację, o czym już wspominałam. Goethe z kolei krytykował jednostronność postaci i ich sztuczną monumentalność. A właśnie, to co najbardziej Was interesuje, bo pewnie większość z Was niekoniecznie sięgnie po tą książkę, mimo że jest naprawdę bardzo dostępna, ponieważ jest dostępna za darmo w darmowych lekturach i tak dalej, ale nie o tym teraz będziemy mówić. Myślę, że mniej więcej fabułę bajki z Disneya znacie, czyli jest zły Frollo, biedny Quasimodo, przez niego tak źle wychowywany, impreza, on zostaje królem błaznów, potem jak zostaje królem błaznów, poznaje Esmeraldę, on się w niej trochę love, ona love się w Febusie, Febus jest tutaj taki cudowny i dobry. I właśnie pojawia się też taka dodatkowa postać, czyli księdza, który daje azyl tej Esmeraldzie, bo w powieści, to za chwilę się dowiecie, wygląda to nieco inaczej. Ona tam ten azyl sobie ma, no i wszystko się w ogóle kończy love na chmurek i happy endem. I to, co ciekawe, jeśli oglądacie to w okresie dorosłym, to widzicie, że faktycznie ten Frollo tą Esmeraldą jest bardzo, ja to bardzo zafascynowany pod takim względem damsko-męskim, ale to jest nic względem tego, co pojawia się w powieści. Otóż, jak wygląda fabuła? Książka jest podzielona na księgi, rozdziały i księga pierwsza zaczyna się 6 stycznia 1482 roku, w momencie, gdy w Wielkiej Sali Pałacu Sprawiedliwości w Paryżu ma zostać odegrane przedstawienie, którego autorem jest bardzo ubogi poeta Piotr Gringon. Sztuka okazuje się totalną klapą i zaczynają się za chwilę wybory papieża błaznów. No i oczywiście Quasimodo tutaj wygrywa, garbaty, kulawy, jednooki, po prostu dzwonnik, straszny. Na placu w tym czasie tańczy piękna 16-letnia cyganka, oczywiście jest to Esmeralda. Zziemnięty i głodny Gringor błąka się po mieście i nie wie, co ma ze sobą zrobić. On w ogóle, cała ta jego taka przygoda wygląda tak, że on się tak bardzo pałęta faktycznie po tym mieście. Tam widzi, to nawet było jakoś tam pokazane w kreskówce, żebraków, którzy go praktycznie dopadają i atakują i on w ogóle nie wie, co się dzieje, bo jego świat zaczyna się tu przewracać do góry nogami. W tym czasie Quasimodo z orszakiem paraduje ulicami Paryża i podbiega do niego archidiakon Klaudiusz Frollo, zdziera z głowy koronę i każe iść za sobą i oni tutaj odchodzą. Gypsy girl, get down at once! Yes, your honor. Just as soon as I free this poor creature. I forbid it! How dare you defy me? Jeśli chodzi o naszego biednego poety, w tym czasie spotyka on Esmeraldę i kozę Dżali, śledzi je, bo w sumie to robi to z nudy tak naprawdę. W tym czasie Quasimodo próbuje porwać cygankę, jednak jego zamiary krzyżuje Febus, kapitan królewskich łuczników. Esmeralda momentalnie się zakochuje, ale znika z oczu Febusa. Nasz poeta Gringoir trafia na dziedziniec cudów do kryjówki złodziei i żebraków włóczęgów. Zostaje aresztowany, postawiony przed obliczem króla żebraków Klopina i skazany na powieszenie. Tam w ogóle odbywa się taka bardzo zacna, śmieszna scena, gdzie może go tylko uratować poślubienie jednej z kobiet, która na to wyrazi zgodę i nawet najbrzydsze, grube, straszne takie z opisu już te kobiety, takie naprawdę budzące jakby nasze obrzydzenie lekkie, nie są nim zainteresowane, tak źle on wygląda, budzi jakby w ogóle też taki śmiech i takie poniżenie przez innych, ale z opresji ratuje go tutaj dobroduszna Esmeralda, która zgadza się go poślubić, jednak gdy już zostają sam na sam, daje wyraźnie do zrozumienia poecie, że do żadnego zbliżenia nie dojdzie. Czym on jakoś tak specjalnie się nie przejmuje, opowiada jej o sobie, ta wypytuje, co oznacza słowo Febus. No i tutaj poznajemy dokładniej po chwili również historię samego Quasimoda, który jako 3-letnie dziecko został przygarnięty przez Frollo właśnie. I wbrew temu, co się o Frollo mówi i faktycznie jak się go kojarzy tak naprawdę z Disneya, to faktycznie był on człowiekiem dość ciekawym, ponieważ od dzieciństwa był pochłonięty rządzą wiedzy. Mając 18 lat ukończył aż 4 fakultety uniwersytetu, a jego rodzice zmarli w wyniku zarazy. Osierocili go i jego młodszego brata Jana. Klaudiusz zaopiekował się również swoim bratem. W wieku 20 lat został księdzem, gdy z kolei Quasimodo dorósł, został dzwonnikiem Notre Dame.
pokochał w ogóle tą katedrę, w szczególności dzwony, mimo tego, że uczyniły go niemalże głuchym. Sam Jan, jeśli chodzi o brata właśnie Klaudiusza, dorasta i wstępuje na uniwersytet, ale jest on bardziej zainteresowany hulankami, imprezowaniem niż jakimkolwiek poważnym podejściem do nauki. Często tego Klaudiusza naciąga na pieniądze, różne niepotrzebne wydatki i tak naprawdę mimo, że obiecuje, że pieniędzy potrzebuje na jedzenie i tak dalej, wydaje je na głównie wino tak naprawdę. W 1482 roku Frollo, gdy ma około 36 lat, jest już właśnie archidiakonem. Zajmuje się między innymi alchemią w celi jednej z wież swojej katedry, znaczy swojej katedry, no po prostu katedry. Generalnie przez to, że między innymi przez to, że przygarnął tego Quasimodo, jest uważany za bardzo złego, a że jeszcze zajmuje się tą alchemią, no to uważany jest ogólnie za czarnoksiężnika, a sam Quasimodo za wcielenie diabła. Generalnie jeśli chodzi o Quasimodo, to oczywiście ten biedny tobołek wrzucony do kościoła, odrzucony przez wszystkich, i tutaj faktycznie poznajemy taką fajną stronę Klaudiusza Frollo, przecież przygarnął go, kiedy nikt go nie chciał i naprawdę traktował go z ogromnym sercem jak swojego syna, swoje dziecko, mimo że naprawdę Quasimodo budził odrazę wszystkich innych. No, w każdym razie tutaj historia się rozwija, ponieważ Frollo odwiedza jego przyjaciel Jakub, który pojawia się wraz ze swoim tajemniczym przyjacielem. Ten tajemniczy przyjaciel okazuje się być samym królem Ludwikiem XI. W każdym razie, idąc dalej, za próby porwania Esmeraldy Quasimodo zostaje skazany na chłostę i godzinę pręgierza na placu Grave. Co zabawniejsze w ogóle, podczas samego procesu sędzia sam jest przygłuchy, więc ich dogadywanie się wygląda naprawdę niesamowicie, bo nikt do końca nie wie, o czym mówi. Jeszcze jeśli chodzi o sędziego i Quasimodo, a gdy ktoś sędziemu do ucha podpowiada, że właśnie Quasimodo jest przygłuchy, żeby tak troszeczkę może złagodzić obyczaje sędziego, no to właśnie sędzia nie dosłyszy, więc wiecie, jeszcze bardziej dowala biednemu Quasimodo. Tłum szydzi z Quasimodo i po raz kolejny lituje się nad nim nie kto inny jak sama Esmeralda, która daje mu wody. Tą scenę przerywają przekleństwa, które lecą w stronę właśnie cyganki od siostry Guduli, pustelnicy. Jeśli chodzi o siostrę Gudulę, pustelnicę, która jest opisana w książce, jest to kobieta, która przyszła ogromne załamanie nerwowe. Zamknęła się ona w piwnicy jednego z domów przy placu Grave, po tym jak cyganie porwali piękną, cudowną, malutką córeczkę. A podrzucono jej wtedy właśnie, wiecie kogo, słynnego, ohydnego, brzydkiego Quasimodo. Szczególnie nienawidzi ona Esmeraldy, gdyż jest ona w tym samym wieku, w którym obecnie byłaby jej córka. Taki, wiecie, zapowiedź tego, co może się wydarzyć. Jeśli chodzi o Febusa, czyli nasze bóstwo z bajeczki, ma on narzeczoną Lilię de narzeczoną, kocha ją podobnież, aczkolwiek kiedy poznajemy Lilię, to jest on już nieco jakby znudzony rozmową z nią, ponieważ dowiadujemy się, że wiecie, no Febus co kraj to obyczaj, czy tam działał jak marynarz, w każdym razie wszędzie różne panny hulanki były mu dobrze znane i prawiczkiem to on nie był raczej na pewno, znaczy no nie był, no w każdym razie w czasie, kiedy on tą Lilię odwiedza i się wybitnie zaczyna nudzić, Esmeralda tańczy na placu. Lilia zaprasza ją do domu, by zatańczyła dla gości. No i tak, Esmeralda znika tutaj z placu, no bo wiecie, tańczy tam w domu. Frollo, obserwujący ze szczytu wieży Esmeraldę, schodzi na dół i zastaje Gringona, wypytuje go, kim jest Esmeralda, i tak dalej, interesuje go ona, już gdzieś tam widzimy takie pierwsze zalążki tego, co ma się wydarzyć. Jego brat w tym czasie przychodzi do niego, chcąc pożyczyć pieniądze i właśnie staje się świadkiem takiej wewnętrznej walki Klaudiusza ze swoim pożądaniem, ale do końca jeszcze nie wie, co widzi. I właśnie w tym momencie pojawia się na ścianie, znaczy archidiakon zapisuje greckie słowo przeznaczenie. A jeśli chodzi o Jana, to oczywiście tradycyjnie Klaudiusz prawi mu jakieś tam kazanie.
Ale ostatecznie daje mu znaczną sumę pieniędzy, a Yande tylko wychodzi i spotyka Phoebusa, zaprasza go na wino. I generalnie, znaczy, wiecie, imprezka się zaczyna. Claudius zaczyna ich śledzić i dowiaduje się, że Phoebus umówił się z Esmeraldą w pewnej spelunce na moście Świętego Michała. I oczywiście, idąc tym tropem dalej, śledzi Phoebusa i za talara kapitan zgadza się ukryć archidiakona w schowku. Nie wiem, czemu za istotną informację uznaje się to, że wziął go on za jakiegoś zakonnika, ale myślę, że dlatego, że później dzieją się pewne rzeczy. W każdym razie Frollo obserwuje spotkanie Phoebusa ze Esmeraldą. I ja wam powiem tak, jeśli chodzi w ogóle o samego Phoebusa, to on się po prostu niemiłosiernie do tej biednej kobiety młodej dobiera, a ona jest zakochana w nim po same uszy i początkowo jakby nie bardzo cokolwiek chce, no ale płomienne słowa padają, więc to jest taki, wiecie, totalnie napalony Phoebus i zupełnie zadurzona w nim Esmeralda, która do końca nie rozumie, że no... Ja mówię, ten chłopak lubiał korzystać z różnych uciech, z różnymi kobietami. Bliżej mu było do takiej bardziej chłopskiej, swojskiej, że tak powiem, Esmeraldy, niż jego narzeczonej, która była taką białą głową klasyczną. No w każdym razie w tym momencie ksiądz traci panowanie nad sobą, wyskakuje z ukrycia i wbija nóż w plecy Phoebusa. No i Esmeralda w tym momencie mdleje, Claudius całuje ją i ucieka. Taki to romantyk. Jeśli chodzi o biedną Esmeraldę, zostaje ona oskarżona o zabójstwo kapitana. No i oczywiście nie jest temu winna, jest w ogóle przerażona, pamięta spojrzenie sprawcy, ale na torturach przyznaje się, że to oczywiście wszystko ona zrobiła, no kurczę, bez jaj. W każdym razie Frollo odwiedza ją w więzieniu i wyznaje jej miłość. Opowiada, że od chwili, w której ją zobaczył, nie może przestać o niej myśleć. I sposób, w jaki to czyni, moi drodzy. Moi drodzy. Kocham cię, krzyknął ksiądz. Przestała płakać w jednej chwili. Patrzyła na niego, jakby nagle rozum postradała. A on upadł na kolana i ogarnął ją pałającym wzrokiem. Czy słyszysz? Kocham cię, krzyknął znowu. Cóż to za miłość, rzekła nieszczęśliwa, drżąc cała, odpowiedział. Miłość potępieńca. I tak, całe te wszystkie, jakby każde z wyznań miłości i te takie obśliniania tej Esmeraldy przez tego Claudiusza we mnie budzi totalną odrazę. I naprawdę, jak ja czytam, że on może budzić sympatię, to naprawdę nie wiem, czy... Znaczy, może ją budzić do pewnego momentu, bo w momencie, kiedy dopada go ta silna namiętność, którą on sobie totalnie nie radzi, staje się totalnym zwyrolem i zboczeńcem. Ło, naprawdę, nie wiem skąd ta sympatia, u kogo i dlaczego. W każdym razie mamy tutaj kolejne jakby takie wielkie love na chmurach w wykonaniu Claudiusza. Phoebus w tym czasie dochodzi do zdrowia, jak się okazuje, i zupełnie zapomina o cygance, wraca do swojej narzeczonej. I jakby nie bardzo robi coś z tym, że, bo dochodzą do niego różne informacje, Esmeralda ma być stracona, zostaje przywieziona przed Notre Dame, by odbyć publiczną pokutę. Claudiusz, który ma wysłuchać jej ostatecznej spowiedzi, raz jeszcze składa jej swoją obrzydliwą propozycję, w sensie dla niej już obrzydliwą propozycję, bo oczywiście każe jej wybierać między nim a śmiercią. Esmeralda, wiecie, dumną kobietą była, więc śmierć wybrała. Ale kiedy po tej cudownej spowiedzi ksiądz odchodzi na scenę i nie wie, co się później działo, na scenę wkracza Quasimodo, chwyta Esmeraldę i zanosi do katedry, gdzie chroni ją prawo azylu. I nikt tak naprawdę do końca nie wie, znaczy i Frollo, i Phoebus, że Esmeralda została ocalona. Błąka się, Frollo błąka się do wieczora po okolicach Paryża, jest totalnie bliski obłędu. Nocą wraca do katedry i tam spostrzega Esmeraldę, którą bierze za ducha i ucieka. Później dowiaduje się, że Quasimodo uratował cygankę i żyje ona teraz w katedrze pod opieką Garbusa właśnie. Esmeralda jest wdzięczna dzwonnikowi, ale wciąż się go boi. Jest świetnie opisany, w jaki sposób ona czuje takie, wiecie, lekkie odrzucenie do niego i że jego twarz
ją nieco przeraża. Jest też fajnie pokazana ta relacja, że Quasimodo stara się jej tak schodzić jakby z oczu, gdzieś tam z nią cały czas będąc, oni faktycznie rozmawiają, ale on jakby naprawdę rozumie jej strach, mimo to ona czasami sama go, mimo tego swojego wewnętrznego lęku, do siebie zaprasza, bo wie, że to odrzucenie, które czuje, dotyczy się tylko jego zewnętrznej powłoki. No ale nasz Klaudiusz jak zwykle nie byłby sobą, jakby gwałcić nie próbował, zakrada się do jej izby i próbuje zgwałcić Esmeraldę. Ale Quasimodo tutaj ją ratuje, pierwszy raz przeciwstawia się swojemu ojcu. W każdym razie Klaudiusz spotyka Gringona i mówi mu, że sąd postanowił złamać prawo azylu i za 3 dni Esmeralda ma zostać powieszona. Poeta donosi o tym mieszkańcom dziedzińca cudów. No i Kropin organizuje tutaj armię żebraków i idą nocą do katedry po Esmeraldę. Wygląda opis tych scen naprawdę zacnie. Tu się dzieje, tu się cały czas coś dzieje. Quasimodo sądzi, że ci wszyscy ludzie przyszli ją zabić i powiesić, więc odpiera szturm sam. Za pomocą kamieni, roztopionego ołowiu ginie wielu złodziei. I wśród nich uchodzący za bohaterskiego, a zarazem rąbniętego młody Jan Frollo. Kiedy król Ludwik dowiaduje się o bitwie, rozkazuje posłać tam straż, a cygankę powiesić. Szturm żebraków zostaje w końcu odparty, Klopin ginie, Quasimodo wbiega do celi Smeraldy i zastaje ją pustą, ponieważ podczas bitwy Gringorin i Frollo, zamaskowane oczywiście, wchodzą do katedry i uciekają z Esmeraldą. Ona nie wie, że ucieka tak naprawdę ze swoim znienawidzonym oprawcą. Podczas ucieczki Gringorin znika z kozuchą, a Frollo ciągnie Esmeraldę na plac, gdzie ujawnia się po raz ostatni i błaga ją o litość. Proponuje jej wspólną ucieczkę. No i oczywiście znowuż daje jej ten wybór, ona albo szubienica. Wybiera nasza cyganka śmierć. Bo czemu miałaby zmienić zdanie? Klaudiusz zostawia ją w rękach siostry Guduli i właśnie tutaj mamy niesamowity zwrot akcji, ponieważ okazuje się, że Esmeralda jest właśnie zaginioną córką naszej Guduli, ponieważ przy sobie cały czas nosiła amulet, a w tym amulecie właśnie były znaki tego, że to Gudula jest jej matką. Najlepsze jest to, że cyganka, która się nią opiekowała, zawsze jej o tym przypominała. I w tym momencie nadchodzą strażnicy. W tym momencie mamy totalną zmianę, ponieważ Gudula próbuje bronić Esmeraldy. Nie przyznaje się, że ona tam jest. Oczywiście ci strażnicy na porządku jej wierzą, no bo przecież ona tak nienawidziła tych cyganów, a szczególnie tej Esmeraldy, że bardziej się nie da. No ale w końcu dowiadują się, że ona tam jest. Niestety biedna chroniąca ją matka poświęca dla niej życie i upada głową na bruk, umiera. Niestety dochodzi również do powieszenia Esmeraldy. Frollo i Quasimodo przyglądają się egzekucji z dachu Notre Dame. I tutaj właśnie się odniosę do tych głównych mitów, jakie słyszę, że ktokolwiek kazał Frolla Quasimodo zabić, ponieważ w momencie powieszenia Esmeraldy już totalnie oszalały Klaudiusz, Frollo wybucha nieludzkim śmiechem. A w tym momencie dzwonnik zrzuca go z wieży. I mimo, że ten próbuje się ratować, nie udaje mu się tego przeżyć. Okej, więc mamy totalną po prostu tragedię. Umierają praktycznie wszyscy. Ale co dzieje się dalej z pozostałymi bohaterami? Nasz poeta dalej pisze swoje dramaty. Febus oczywiście żeni się szczęśliwie. Jeśli chodzi o samego Quasimodo, pewnego dnia po prostu znika. Niespełna 2 lata później w podziemiach Manna Montefalcon, whatever, gdzie składano ciała straconych, zostają odnalezione 2 totalnie zszczepione ze sobą szkielety. I są to szkielety właśnie Esmeraldy i Quasimoda, który, jak się okazuje w powieści, przytulił się do tej Esmeraldy i tak przy niej z miłości zmarł. Okej. Więc mamy powieść, która jest ciężka, trudna do przebycia, pełna oczywiście pięknych, a zarazem trudnych opisów oraz jest taką naprawdę totalną
czarną tragedią, gdzie praktycznie wszyscy giną i nie kończą najlepiej. Znaczy, nasz poeta jest bardzo szczęśliwy, bo zabiera kozuchę i pisze swoje poematy. Ale naprawdę krew leje się strumieniami. Jest to taka trochę baśniowa krew, bo to jest krew, której nie widać, troszeczkę jak u Grimmów, powiedziałabym. Ale jeśli mówię coś źle, to oczywiście posypię kiedyś tam głowę popiołem. Ale jak jest u Disneya? Oczywiście dzwonnik Disneya jest totalnie osłodzony, jest pełen cukru, jest dużo mniej kontrowersyjny i łatwiejszy dla ogółu społeczeństwa. Mimo to jest daleki od takiego stereotypu Disneya, bo jest to historia obarczona krytyką społeczną, znaczy społeczeństwa i władzy, szczególnie w odniesieniu do kościoła. Zarzuca się jej, że jest dość ponura i trudna w odbiorze dla dzieci, bo dzieci nie rozumieją pewnych metafor i mi się tutaj przypomina, jak miał premierę film W głowie się nie mieści, rodzice zabierali swoje młodsze gawiedzie do kina i byli oburzeni, że te dzieci nie zrozumiały filmu. Nie, po prostu dzieci patrzyły na tą bajkę inaczej niż my, no ale jeśli nasze dziecko nie widzi tych wszystkich delikatnie, czy bardziej lub mniej erotycznych wątków, to może powinniśmy się cieszyć, że nasz sześciolatek nie myśli o tym, ej, ten Frollo to jest napalony, mamusia, no nie wiem, nie wiem, ale to nie znaczy, że to jest, wiecie, główna oś tematu w bajce, po prostu to jest Disney i to miało podobać się dzieciaczkom. No i tutaj tak, kontrowersje oczywiście budzi jak zwykle postać Frollo, ponieważ mamy tutaj okrutnego sędziego związanego silnie z katedrą Notre Dame i w ogóle z kościołem. Jego ubiór jest taki bardzo kojarzący się w ogóle z właśnie instytucją kościoła i uważa się, że tutaj został zdyskredytowany praktycznie obraz całego kościoła. Sam Frollo nienawidzi Romów. No i to jest właśnie totalne jakby przeciwieństwo tego Frolla, którego znamy z książki. On tutaj jest bardzo nienawistny. Jest w nim od początku bardzo dużo emocji. Jeśli wiecie, mowa o Frollo z powieści, to jest to Frollo, który tak bardzo odrzucał od siebie emocje, że one po prostu musiały wybuchnąć i wybuchły w bardzo zły sposób, jak już słyszeliśmy. Okej, wracając do Frolla z Disneya, nienawidzi on Romów i doświadcza totalnej obsesji na punkcie Esmeralda. Jego uczucia oczywiście są chore totalnie. Ogarnia go tam pożądanie i poddaje próbie jego wiarę. Wierzy on w to, że to jest próba jego uczuć do Boga i oczywiście musi uniknąć grzechu. Pragnie, by kobieta stała się jego własnością lub skazana na śmierć. No i tutaj pojawia się oczywiście mroczna piosenka, pojawiają się chóry kościelne, ten ogromny krzyż, strój Frolla. Naprawdę można było poczuć te silne emocje, nawet będąc dzieckiem, że coś złego się dzieje. Ale w bajce pojawia się też ten problem, który pojawia się w książce, czyli różnic społecznych, akceptacji, tolerancji, to, że ludzie łączą dobroć z wyglądem ludzi i mamy to tak naprawdę często do teraz. Niewinna, dobroduszna postać, której wygląd jest nieprzyjemny dla większości, odważa się wyjść dopiero w dniu karnawału z udziałem błaznów. Czyli wiecie, Quasimodo właśnie wychodzi tegoż to dnia. I mimo tego, że ten nasz Disney jest totalnie osłodzony, taki wiecie, ten, co budzi takie moje, nie wiem, co mi się nie podoba, no mi się nie podoba to, że oczywiście Disney zrobił to po raz kolejny, a więcej tego się dowiecie w odcinku o Bambim, bo tu będzie mózg rozwalony totalnie na trzepaczce, że z czegoś wielowątkowego, z czegoś takiego naprawdę rozbudowanego, różnego, tworzy się taki czarno-biały świat. Oczywiście Disney mówi, nie patrz na świat czarno-biało, bądź tolerancyjny, kochaj wszystkich, a zarazem sam takie obrazy tworzy. On nie robi tego, co robi, nie wiem, Studio Ghibli, czyli dodaje jakiegoś takiego uczucia, takiej emocji, czegoś więcej i czegoś pomiędzy. On po prostu tworzy nam postacie i mamy wiedzieć, że Frollo jest od początku do końca zły. Jeśli chodzi właśnie o Frollo, to mimo, że ja ogromną niechęcią go darzę jako postać w ogóle, nawet w powieści, to początkowo myślę, no kurczę, no taki naprawdę dobry człowiek z niego jest do pewnego momentu, moi drodzy. Ale okej, teraz czas na Religia TV. I moi drodzy, tak poważnie, z całym szacunkiem do pięknie, stylistycznie napisanego artykułu, i mówię to bez cienia ironii, z prawidłowo użytym słowem bynajmniej, co wiecie, rzadko się zdarza.
na kulturadobra.pl jest oceniana między innymi właśnie adaptacja disneyowska, która ocenia bajkę jako wyraźnie złą. A moi drodzy, zaczniemy od takiego pięknego oto cytatu. Gdy jednak przyjrzymy się nieco uważniej zasadniczej treści tego dzieła, nie sposób pominąć milczeniem fakt, iż powyższe dobre i zachęcające rzeczy wydają się przypominać raczej piękną szatę, pod którą kryje się odrażający potworek. I moi drodzy, to jest dopiero początek. Główna oś konfliktu, gdzie po jednej stronie są dobrzy, a po drugiej źli, oczywiście pomija się tutaj pośrodku gdzieś jest ten poczciwy Quasimodo, no i oczywiście archidiakon katedry, wcielone zło. Zachowanie większości ludzi budzi tutaj poważne zastrzeżenia moralne, w sensie tej strony niby dobrej, bo przecież po dobrej stronie jest między innymi Esmeralda, która, uwaga, jest wręcz antytezą porządnej chrześcijańskiej niewiasty, jest obwieszona biżuterią, jej twarz pokrywa krzykliwy makijaż, jej suknia odsłania ramiona, część pleców i piersi, wykonuje zmysłowe tańce, namiętnie całuje się z mężczyzną, który nie jest jej mężem, a także wydaje się, iż trudni się wróżbiarstwem. I to nie jest jeszcze koniec, ponieważ szef podziemnego półświatka, czyli tam Klopin, prowadzący święto głupców, przedstawiony jest w ciepłych barwach, chociaż jak podkreśla portal, festyn ów był istną orgią bluźnierstw, profanacji, rozwiązłości i zepsucia obyczajów. A co jeśli chodzi o Febusa? Oczywiście jest rycerski i szlachetny, chętnie patrzy na obsceniczne popisy tej zepsutej Esmeraldy. I możemy też czytać o libertyńskiej, wręcz anarchistycznej stronie, która jest utożsamiana z dobrem. A co z czarnym charakterem? Oczywiście Frollo zżerany przez pożądliwość, namiętność, okrucieństwo. A przecież on broni tradycyjnych, konserwatywnych wartości chrześcijańskich. I ten portal nie mówi o tym, że on zgodnie z nimi nie żyje. Zresztą książkowy Frollo, czy ja naprawdę muszę o tym przypominać, jest pokazywany według oczywiście portalu jako pozbawiony ludzkich uczuć, potwór, plugawy, zakłamany o ludobójczych wręcz zapędach. A jeśli chodzi o kamienne kargulce, które kojarzycie z dzwonnika, bo tego się nie da zapomnieć, są one przedstawiane sympatycznie i przyjaźnie, a przecież tradycyjnie to są demony, demony, jak można z demonami się bawić, wiecie, taka rzecz. Ale bardzo mi się podoba podkreślanie faktu, że ta konkretna ekranizacja to apoteza antychrześcijańskiego libertynizmu, ciągle nieskromnie ubrana Esmeralda, jej wyuzdany taniec i namiętny pocałunek oceniane są bardzo źle przez nasz portal. I dlatego też rodzice powinni strzec swe dzieci przed trucizną tej hollywoodzkiej wersji dzwonnika z Notre Dame. Nie, poważnie, moi drodzy, jeśli wersja Disneya jest zła, no to faktycznie może, znaczy może, na pewno pod tym względami, zarzutami, które ja jestem tutaj w stanie powiedzieć, czyli mówię, odbiera się takie wielobarwne społeczeństwo i to odcienie szarości na rzecz dobrych i złych, czarnego i białego. Sam Febus po prostu jest w Disneyu taki fajny i dobry, a nie był on pozytywną postacią i to nie był przypadek. To miało pokazać wielorakość różnych zachowań, znaczeń i tego, że ocenianie jednych i drugich przez pryzmat naszych jakby takich automatycznych schematów, czyli stereotypów, stąd się zresztą biorą wszystkie uprzedzenia, jest zły. I to jest coś, z czym ta książka wyprzedzała nawet nasze czasy w pewnym sensie. Znaczy teraz pewnie wiele by ktoś jej mógł zarzucić, ale naprawdę ona była o ludzkich problemach. Wręcz sobie czasami tak rozważam, czy sam Hugo nie czuł się trochę takim Frollem, który właśnie powstrzymywał się przed swoimi namiętnościami do pewnego etapu życia, aż nie zrozumiał, że fajnie jest iść troszeczkę w zgodzie z nimi. Wiecie, po prostu. To jest bardzo wartościowe dzieło, na które można patrzeć od wielu stron. Znaczy, można bardziej lub mniej lubić, tak jak ja się nie lubię z opisami tych katedr i łuków i cudów na kiju.
tak, dla niektórych to jest no, dzieło sztuki, bo jest. To jest, wiecie, jak z trenami Kochanowskiego. To, że ich nie lubi, nie znaczy, że nie rozumiem, dlaczego uważane są za dzieło. No, jeśli chcecie kiedyś taki odcinek, to faktycznie mogę po ten temat sięgnąć, ponieważ coś tam jeszcze mi w głowie z tego tematu z początku i krótkiego romansu z filologią polską zostało, a było to dawno temu i nieprawda. W każdym razie, jeśli chodzi o dzwonnika z Notre Dame, stacja ITV postanowiła sięgnąć po sprawdzoną historię i przedstawić ją po swojemu. Twórcy wybrali już aktora, który wcieli się w rolę Quasimodo. Będzie to Tom Hollander. Disney również postanowił sięgnąć po znaną już sobie historię sprawdzoną i nakręcić kolejną adaptację Dzwonnika z Notre Dame, tym razem oczywiście aktorską, co ostatnio jest na topie. I tutaj podobnież Quasimodo ma zagrać Josh Gad. Jeśli chodzi o historię, która jest sprawdzoną i chce ją ktoś przedstawić po swojemu, to oczywiście postanowił to zrobić Netflix. I tutaj główną rolę ma, znaczy główną rolę, czyli Quasimodo ma zagrać Idris Elba. I myślę, że mogłabym tak wymieniać jeszcze długo, że ktoś po tą jakże zacną i oryginalną historię sięgnął i postanowił ją nakręcić po swojemu. Dlaczego tak chętnie wracamy do tej historii? Myślę, że nie tylko dlatego, że nakręcił ją Disney, ponieważ ekranizacji było naprawdę sporo. Ale moi drodzy, naprawdę myślę, że warto, a myślę, że to troszeczkę też teraz na kanwie tych wszystkich ostatnich wydarzeń jeszcze chętniej będziemy po ten temat sięgać. Na zakończenie chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że tyle wytrzymaliście i wysłuchaliście tej historii, którą Wam opowiedziałam. Jest mi niezmiernie przykro, że została ona opowiedziana w czasie, kiedy pewnie pojawia się, znaczy pewnie wiem, że pojawia się, bo kręcę to już tak tydzień od tej tragedii, wiele teorii spiskowych i różnych dziwnych i obalania kultury chrześcijańskiej i tak dalej. Ja w teorie spiskowe tutaj bawić się nie będę. Myślę, że jest to ogromna tragedia i niezmiernie mnie cieszy, że już wiemy, że katedra będzie odbudowana. Ma to trwać krócej niż początkowo myślano. Znajdują się na to pieniądze i jest to wspaniałe. Ja bym tutaj nie mówiła o upadku chrześcijaństwa, bo nie wiem, no, czy ktoś Hugo zarzucał, że spowodował on upadek chrześcijaństwa, pisząc powieść, która faktycznie Kościół przedstawia w takich różnych barwach i wiem, że nawet bytowanie samego autora z Kościołem było różne, ponieważ nie był wychowany na katolika, później się jakoś tam do tego stosował. W sumie większość swojego życia spędził kursując między żoną a kochanką podstawową, z którą był do końca swojego życia. Wow, właśnie wiecie, taki temat rzeka i temat bez końca, dlatego moi drodzy, ja Was bardzo serdecznie zapraszam w ogóle do przeczytania tej powieści, bo nawet jeśli znacie tą historię i słyszeliście ją ode mnie, jest tam wciąż wiele do odkrywania, na tym polega jej czar. I jeśli chcecie, to oczywiście odświeżcie sobie wersję Disneya, w ogóle fajnie jest to sobie tak, wiecie, zestawiać i dostawać takiego pff w głowie, bo co, jak, ale jakby skąd oni to wzięli? Ale mogą i niech robią i niech każdy robi to po swojemu. Moi drodzy, już powoli się kroi taki pierwszy, solidny, dość długi odcinek kryminalny, także obiecuję, że nie będziecie musieli długo czekać, musimy go skleić w całość, bo jest to naprawdę długi odcinek, ale myślę, że też bardzo ciekawy dla wielu, szczególnie jeśli interesują Was różne zaburzenia psychiczne. A o co ja Was proszę? Oczywiście ja Was proszę o subskrypcję, lajki. Jeśli chcecie, żeby materiał do Was regularnie docierał, informacje o nowych materiałach, to warto jest przycisnąć ten dzwoneczek. Podobnież tak mówią więksi ode mnie, ponieważ no nie okłamujmy się, tam się różnie z zasięgami dzieje, a im mniejszy się kanał ma, tym trudniej z tym, nad tym wszystkim jeszcze w pełni zapanować. Oczywiście, jeśli Wam się te materiały podobają, to dzielcie się też nimi ze swoimi znajomymi, bo czemu nie? Moi drodzy, dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie tego przydługiego zakończenia i pozdrawiam Was, Wasza Beata.